Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 22 na mapce M-Kring od złotówki do miliona. W co dzisiejszym odcinku widzicie? Tak jak Wam obiecałem, to zacząłem tutaj sadzić drzewka. Już jedną paletę rozsadziłem, mam jeszcze tu trzy palety do rozsadzenia. Oto takie z przyciorem i naszym tutaj pociągowym oczywiście. Jedziemy, to tak posadzimy trochę tam później pierwszą część odcinka, a później cóż, to już oczywiście już będzie nowy rok odcinek, więc no cóż. Witam w tym nowym roku, jak to nagrałem wcześniej, dla Was będzie nowy rok. Więc fajnie, zaczynamy nowy rozdział i tak dalej, nowe postanowienie. Wiecie o co Koman chodzi. I tak dalej. No to tak trochę miejsce, no mówię coś o zagospodarować ten gospodarzy, no mówię akurat tutaj z posadzy do drzewka, bo nie będą. Zobaczymy jak to wyjdzie, jestem ciekawy jak tu rosną, czy coś. Raczej będą tak standardowo działały na pewno. Czy będzie ich dużo, czy będzie mało, to nie wiem. Bym musiał poczytać o tych drzewach więcej. A tu są kilka rodzajów, które można drzewa sobie drzew wsadzić, no. To jest właśnie ciekawe, bo tak właśnie przeglądałem, to mam trzy rodzaje drzew. Będę wsadził. No nie, zajebiście, mówię. Nie tak zawsze tylko jeden rodzaj miałeś i tylko tyle ciekawe. No, ale tu jest na chybie trafił kurator, będzie jakaś mieszanka widziała, znaczy. Zobaczymy jak to urośnie to wszystko. Tutaj gleba przygotowana na soję raczej. O wie. Rzepaku, że mnie zasiał, bo zapomniał. Przewijałem czas jak najszybciej, żeby coś trochę zarobić. Więc no to tak trochę lipa wyszła. Tam, a tam par licho z tym. Mamy listopad oczywiście. Mamy oczywiście listopad. Dobra, jesień na osadzenie drzewek. Dobra pogoda. Nie pada nic elegancko. Tutaj pozmieniałem sobie i będę grał na jednym dniu sezonowym, bo mówię sezonu, bo jest chyba za dużo przebijania. Za dużo przebijania jest naprawdę, za dużo są podpisane jakieś drzewka. Sadzonce. Nie wiem co to będzie rosło. Auto przestawię na pole, żeby nie przeszkadzało mi tutaj. Jedziemy dalej. Z tymi drzewkami tutaj. Tu dotąd może jeszcze z jedno, czy dwa się uda wsadzić tutaj. Może jeszcze jedno? Dobra. Tu raczej będę te wszystkie drzewa wycinał i taki porządeczek tutaj trochę robił. Taki porządek się mały zrobi tutaj z tymi drzewkami, później jak te będę wycinał. Tak, żeby tutaj taki las stworzyć własny, żeby nie kupować. A co w tym lesie będzie rosło, to się okaże, tam na chybie trafi coś zawsze, że będzie rosło. No tak, to będę się tam przejmował, no jakiś tam rodzaj drzewka. I sprawdzałem tą cukrownię. Cukrownię mogę kupić, tutaj też jest normalny budynek. Mogę sobie tą cukrownię kupić, tylko że teraz nie wiem, czy by mi się nie lepiej opłacało je rozdrobnić, wypożyczyć do tego łycha specjalną. Rozdrobnić te buraczki i je sprzedać jako tak luźne. Niż je na cukier dawać. Dobra, jeszcze jedno tutaj. Może na krzyż będę rosnął, dobra. I tutaj wsadzimy. Git będzie tam. To powinienem wysadzić je wszystkie. To raczej nie będzie znaczenia miała odległość, to mi się zdaje, to oryginalna wersja z tego season, raczej nie. Raczej tu takich rzeczy nie można się spodziewać, że będzie. Jeszcze jedno skoczy. Dobra. Zawracamy się. I tutaj jeszcze te reszty dosadzimy, te dwa. Dobra, podejdziemy tu pick-upem, tu dosadzimy, przejdziemy tam, no jakieś tam łodygi stoją. Zobaczymy,
Jak one szybko rosną? Jestem was ciekawy, jak one szybko rosną. To jest taki eksperyment, można powiedzieć, bo nawet nie mam bladego pojęcia, jak one tak szybko rosną w ogóle. Jakie oni mają tendencje tutaj na tym nowym farmingu? Czy one rosną tak szybko, czy wolno, czy tam ileś lat musi minąć, to nie mam bladego pojęcia, a nie chcę mi się niespodzianki robić, nie będę czytał, żeby, wiesz, sprawdzić specjalnie to. Tam opowieści, to ma być niespodzianka po prostu, na tym polega. Wejdzie z jedno weźmie drzewko, lub wejdzie będzie. Dojedzie jeszcze jedno. Dobra, podnosimy. Przejeżdżamy teraz na tę stronę. Gdzieś tutaj zaczniemy sobie. O, tutaj już było jedno drzewko. Koło się będzie rozwijać, to się nic nie dzieje. Później ten część przekształcimy na las. Normalnie będzie las. Tutaj normalnie światła coś pomogą, ale te łodygi to ciężko co widać to mają. Zawracamy tutaj. Wsadzimy to, później oddamy tą maszynę, bo oczywiście wypożyczyłem na tą akcję, przetestować jak to jest w tym farmingu. Zobaczymy, jak one będą rosły. Wejdziesz? Dobra. Więc tą maszynę już oddajemy. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Zwróć ją. Dobra. A pociągnik tutaj później pod odcinkiem sobie przelecę. Albo już pojedziemy tym ciągnikiem. Pick-up na razie nie. Dobra. Przejedziemy, będzie mi potrzebny ten ciągnik. Dobra. Niech będzie pick-up, później zgarnę. Ja już siedzę w ciągniku, też go zaprowadzę na gospodarstwo, będzie jedne mniej roboty. Tu pszenica ładnie porośnie. To pole by się przydało też kupić, ale no fundusz. Na razie funduszy nie mam. O ile tu kamieni do zbierania po orce ostatnio. Tu nowy wjazd, tu wiata dobudowana. Sprawdzam, o, zarobiliście, mi się udało ten wjazd wygładzić. O, i tu oczywiście jest już przebudowane trochę gospodarstwo mamy. Tutaj mamy już kralnie tutaj ustawione. Tutaj mamy nowy kurnik postawiłem. Trochę kredytu znowu zaciągam, ludzie. Ja nie wiem, kiedy ten kredyt sprzedam. Spłacę, sprzedam kredyt. To podjedźmy tu do obory. Gdzie tu jest ten wjazd do tej oborki? Tutaj, dobra. Tutaj poza odcinkiem nie będę wam chyba na razie pokazywał tego sprzedaży tych świniek i tak dalej. Bo by się przydało, zdążę to pokazać, ale kawałek trzeba jechać. Dobra, zobaczę, jak zdążę na sam koniec, to wam pokażę to. Dobra, przechodzimy do drugiej pracy. Nowość oczywiście w farmingu, dopiero teraz moim, no bo mało odcinków mam. Też 15 odcinek będzie, więc gdzie ten ciągnik tutaj stoi. A i pszczoły też przeniosłem gdzie indziej, już stoją gdzie innym miejscu, jest przestawionym. Tak dla wygody. O, mulczowaniem się zajmiemy, mulczowaniem. To wam pokażę, bo to jest nowość w tym farmingu. Mulcowanie po słoneczniku, tak trochę lipawo, ale dobra, tam trawę też można mulczować, to oczywiście jest. 3-metrowy zestawik sobie kupiłem tutaj. Oczywiście nawigacja nie prowadzi mnie, będzie wygodniej. Tak krótkie mulczowanie zrobimy, to wam pokażę. No fajnie to wygląda mulczowanie, elegancko, jestem zadowolony, że jakie coś jest. I tu muszę i tak wapno posypać, i tu mnie trzeba orku zrobić na zimę, no i tyle. No i cały czas czekam na ten jęczmień, jak to sprzedać, muszę zobaczyć, jak to w końcu wyjdzie cenowo.
mam trochę jęczmienia do sprzedaży. Trochę część posprzedawałam, trochę przebudowałam. Tutaj raczej, tak jak wspominałem, gospodarki raczej nie będę więcej rozbudowywał, bo to raczej będzie wszystko zburzone. I w przyszłości, jak będzie więcej funduszy, przeniosę się już gdzie indziej, większą chlewnię oczywiście postawię i tak dalej. To będzie wesołego. Bo raczej będę kury, krowy i świnie zajmował się, bo mi się tam jakoś nie chce, więc sobie to może na innej serii będziemy się chwili zajmować. Dobra, nie chcę mi się podnosić, tylko powiem, czy jadę od razu, czy tej trawki, to będzie mi rosło. Dobrze, bo jak się nie chce kosić na podwórku, to może się nie męczować. Dobra, już nie będę się bawił z tym nawigacją. Jadę tam, to nie jest jakaś ciężka robota. Tylko w swoim słońcu wygląda się załączyć i dalej. Fajnie to wygląda. Wiadomo, zawsze jedna robota więcej. Po sorbie na pewno będzie lepiej wyglądały. Tam jest sporo tego materiału do przetrawienia. To akurat. No więcej raczej się nie zmieniło na tym gospodarstwie. Nie miło, ale mi jak to zrobić. Dobra, to nieważne. To jest tylko dla was, żeby pokazać wam, jak to liście wygląda. Chyba, że kukurydza ma też taką właśnie teksturę rzadką, taką fajnie po kukurydzu też wygląda. Po sorgo, jak widziałem, też dalej liście wygląda po tym następnym uprawie. Jak sorgo będzie na wiosnę, to później wam pokażę właśnie, jak po sorgo to ładnie wygląda. Dobra. Pracownik ogarnie to. Powinien ogarnąć. Dobra, co ja miałem z tymi świnmi zrobić? Czy ja miałem je sprzedawać? Jaka decyzja miała być? Te niby się rozmnożą. Dobra, to w następnym odcinku, może zimowym, jakiś sprzedaży wam pokażę po prostu. Jęczmień. No, w grudniu powinien być też jeszcze odcinek jeden, bo to będzie sprzedaż tego jęczmienia, wezmę. Tutaj już niech pracownik mulczuje, trochę wam pokazałem, to będzie lepiej wyglądało po sorgu oczywiście. Chciałem coś jeszcze sprawdzić, czy też przyczepa posiada podczepianie z tyłu. Tak to bym wziął na dwie przyczepy, pokaż to. Dobra, szczepimy te przyczepy dwie. Też będę miał przygotowany pod następny odcinek. Ej, tak, tym ciągniku muszę wyjechać stąd, bo muszę do rozsiewacza wapna się wiesz, zmieścić, wybrać, bo będę się wapno darowalnić. No, tego John Deere teraz sprzedam, bo mnie zaczyna irytować ten John Deere. On tak by w ogóle mocy nie miał. Jeszcze trochę. Ciekawe, czy będę mógł podczepić ją. Jestem ciekawy. O, to za bardzo. Jestem ciekawy, czy da się podczepić do tej przyczepy tą. Nie mam żadnego pojęcia, która ta mechanika działa tutaj. O, da się. Ale przewody nie da się podczepić, bo nie ma przewodu. Niby ma. Dobra. No to już mam zestaw przygotowany do tego. Do sprzedaży. Tutaj sobie ustawię go. I tutaj będziemy jeździć niebieskim Newfoundlandzikiem. A ciebie to pod to wapno wstawię. Wyciągnę od razu. Od
idziemy, przygotujemy sobie pod wapno. Już raczej nie będę nagrywał z tego wapna, no bo to już, chyba już widzieliście tam. A dawno też nie wapnowałem. Więc by można było się trochę pokusić, tylko zależy jak ten pracownik będzie szybko robił. Mulczarem. Tak, to bym mógł jeszcze trochę powapnować tutaj na tym odcinku, ale widzę, że mu trochę zajdzie to. Ja się tu przygotuję poza odcinkiem, zrobił to jedno pole, gdy będzie więcej pól. Albo aczkolwiek zmieszcza się już z jednym przejazdem. Bliżej muszę podjechać. Chyba cofnij. Muszę cofnąć trochę bliżej, no szkoda, żeby pionownować. Dobra, film najwyżej się nie wciągnie. No po prostu je tutaj. Nie, ten ciągnik ma jakieś problemy naprawdę ze skrzynią biegów, bo irytuje mnie ten. Chyba to raczej na lewe tego spakuję i pojadę. Jakiś inny będzie trzeba kupić na jego miejsce. Ciekawe, czy mi się opłaca w ogóle strzelać, czy zobaczyć, ile będzie kosztował. Jakiś inny kupić na jego miejsce. I tyle. Bo ma tak ciężkie zmiany biegów tutaj w tym ciągniku, że naprawdę masakra. Akurat się zaora, muszę teraz więcej, no i oczywiście nowym nabytkiem będziemy tu nie orać, bardziej tym głębosować, ale to samo wychodzi. A przejdziemy głęboszem, bo z tego związku, dobra, później skończyłem, z tego, że on jest szerszy i szybciej będę robił robotę, bo to ciekawe po głęboszu nie powinny też kwasty wychodzić, ale nie jestem pewny, przetestuję, bo chorce na pewno kwasty nie wychodzą i teraz wszystkie pola to oramy. Dobra, więc już Was nie będę zanudzał więcej moim gadaniną. W następnym odcinku się widzimy, to czyli już w miesiącu grudzień. I tutaj będziemy chyba sprzedaż świń zrobimy, bo one powinny mi się rozmnożyć wtedy. Ale zobaczymy. Jak nie, to sprzedaż sam zrobimy tutaj jęczmienia i coś tam jeszcze do tego. Dobra, cześć, na razie, pa.